Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpy Despair Time. Jesteśmy aktualnie w ostatnim odcinku oficjalnym rozdziału pierwszego. Pozostały nam oprócz tego dwa odcinki bonusowe. Jakiś odcinek muzyczny, ale to raczej pominę, bo to sobie będziecie mogli sami zobaczyć na kanale Despair Time. Został też na pewno odcinek poświęcony na free time eventy i odcinek zapowiadający rozdział drugi. Wszystko to obejrzymy, także seria jeszcze pewnie, pomimo tego, że jesteśmy już pod koniec procesu, potrwa jeszcze no ten tydzień i myślę, że z jeden odcinek kolejnego, patrząc na to, ile to trwa. Oczywiście możecie spodziewać się rankingu. To ranking zrobimy sobie, no wiesz co, ranking zrobimy sobie być może jeszcze w tym odcinku, tylko ja na początku doglądam to do końca, chociaż może po free time eventach, może to będzie lepsze po free time eventach i po tych scenkach dodatkowo, bo to może zmienić moje postrzeganie na Zandera oraz moje postrzeganie na Min, którzy no jak wiecie, bądź też nie, odpadli. Znaczy no Min jeszcze nie odpadła, ale dosłownie za 11 minut maksymalnie już będzie po niej. Niestety, takie życie. Także taki jest plan. Także tak, zróbmy tak, że po prostu pod koniec, przed tym, przed zapowiedzią rozdziału drugiego, zrobimy sobie odcinek z rankingiem i po prostu zobaczymy, co tam się pozmieniało. Na razie zaczynajmy. Zaczynajmy i zobaczymy, co tutaj się stanie. Oczywiście, wiadomo. I tutaj będzie egzekucja pewnie, także zobaczmy. Voting time! Wygląda na to, że jesteście zgodni. Czy wszyscy jesteśmy gotowi na voting time! Głosować? Użyjcie monopadów, aby wybrać, kto waszym zdaniem jest mordercą. Kiedy ten proces dobiegnie końca, przygotujcie się, aby dowiedzieć się, jaki jest ostateczny werdykt. Czy dokonacie właściwego wyboru, czy może się pomylicie? Nie może się doczekać, aby się dowiedzieć. Głosujmy! Wyniki głosowania. Kto zabił Zendera? Mafius. Okej, okay. Ale ładny system. O, dwie osoby zagłosowały na nas? Kto? To był? Szczerze nie wiem, Arej i... David? Jestem w szoku. Bardzo broniłem tego zachowania grupy, że oni się tak rzucili na te ruchy, w sensie zrozumiałem je po prostu, ale to już jest odklejka totalna, to już nie ma nad czym się stawiać, to jedyne co, to ktoś właśnie na siebie spuścił sporo podejrzeń, w sensie Arej pewnie to zrobiła, bo jest Arej, ale ta druga osoba myślę, że strasznie się odkleiła i właśnie bardzo niebezpiecznie ustawiła siebie jako postać, bo teraz no ja będę zwracał uwagę, że ktoś na nas poluje jakoby. Gratulacje, poprawna odpowiedź. Sprawca, który zabił Zandera Mafiusa, to Min Jo, superlicealna uczennica, Jean, chyba tak to się czytało, prawda? Fajny arcik do tyłu. Spinner time. To nie może się dziać. Naprawdę zabijaj Zandera, nigdy bym się nie spodziewała, że zrobisz coś takiego. Byłaś naszą przyjaciółką, spędzałyśmy razem czas, więc dlaczego tak się stało? Ostatecznie ktoś taki jak ty jest pierwszy, który został mordercą? Nawet ja jestem trochę zaskoczona tym wynikiem. Min, jak mogłaś? Coś tak okropnego jak to morderstwo, tak strasznego jak ten proces klasowy. Jak śmiesz? Zabiłaś Zandera i byłaś gotowa poświęcić nas wszystkich, żeby uciec. Nie tylko Min ponosi winę. Wszystko zaczęło się, bo Zander chciał najpierw popełnić morderstwo. Dwóch z nas okazało się mordercami. Może być ich więcej. Wszyscy to wiemy, ale to nie jest przyjemna myśl. To jest powalone! Dlaczego musiałaś przyciągać ten proces? Gdybyś była szczera od samego początku, wszyscy czulibyśmy się lepiej. No bez przesady, no przecież walczyła o życie, prawda? Rose. Tak to, ty powinnaś zrozumieć. Skończyliśmy, dam ci kilka minut na wypowiedzenie ostatnich słów, zanim rozpocznę egzekucję. Egzekucję? Nie umrę, prawda? I'm not going to die, am I? If I get executed, zostanę stracona. I'm going to die. Umrę. But ale to się nie stanie, prawda? Happen, right? O. That won't happen. Się nie stanie. Because I. Bo ja. I don't want to die. Nie chcę umierać. Czytałaś zasady, prawda? Nie możesz powstrzymać swojej śmierci. Jako uczestnik tej morderczej gry, twoim przeznaczeniem jest umrzeć.
To wcale nie fair. Próbowałem tylko pozbawić go przytomności. Próbowałem tylko uratować ci życie, Teruko. To dlaczego nie przyznałaś się wcześniej? Dlaczego zadałaś sobie tyle trudu, by zatuszałaś swoją zbrodnię? Paradoks Danganronpy. To nazwijmy to zasady pierwszym paradoksem Danganronpy. Kiedy ktoś chce uratować czyjeś życie i zamiast po popełnieniu zbrodni, jak już do niej doszło, od razu się przyznać, to byłoby giga nudne, nie ukrywajmy. To zaczyna tuszować swoją zbrodnię. Czyli próbując uratować życie swojej osobie, na której no w jakiś sposób zależało, a nawet nie zależało, ale po prostu ta osoba poczuła, że warto ratować jej życie, staje się mordercą innej osoby i co za tym idzie, zaczęła walczyć na procesie, żeby pozbawić życie tej pierwotnej osoby, którą chciał uchronić. Paradoks Danganronpy numer 1. Bardzo często widziane i był w oryginalnej trylogii i w fangame'ach. Zawsze to samo, prawda? Ale nie mam tutaj żadnego problemu. Po prostu zauważyłem to i myślę, że warto nazwać to w zasadę jakoś w końcu, bo no... Bałam się umrzeć. Na moim miejscu zrobiłabyś to samo. Bałaś się śmierci? Dlatego trzymałaś się u mojego boku podczas mojego śledztwa? Nie chodziło ci o dobroć ani o to, że chciałaś mi pomóc. Chciałaś poprowadzić moje śledztwo w złym kierunku i odebrać mi życie, wygrywając proces. A może chciałaś zdobyć moje zaufanie, pomagając w sposób, w jaki nikt inny by to nie zrobił? Żebym uwierzyła w twoje kłamstwa. To nie jest... Nawet ja nie bardzo rozumiem, dlaczego poddałam się wtedy jakiemuś niewytłumaczalnemu uczuciu, ale po prostu musiałam wiedzieć, że nic ci nie jest. You're wrong. Cała ta gadka o ratowaniu mnie, co za nonsens. Nie zdecydowałaś się uratować mi życia. Przeznaczenie zawsze interweniuje, gdy stawką jest moje życie. O nie, czemu przeznaczenie jest podświetlone? Czy będziemy mieli boskie przeznaczenie? W takiej czy innej formie, dlatego zachowałaś się w ten sposób, nie wiedząc dlaczego. Nie pomogłaś mi z własnej woli, nie jestem ci nic winna. Przepraszam. Proszę, ja nie chcę umierać. Szczerze, postawa Teruko jest bardzo ciekawa z punktu widzenia bycia po prostu cechą protagonisty. Zazwyczaj co zasady protagoniści działali nieco inaczej. Wiecie jak to było. Ja rozumiem, że ty nie chciałaś. Nie ma problemu, nic się nie stało. O Jezu, nie umieraj. Teruko ani dla Zandera tej empatii nie znalazła, ani nie znalazła jej dla Min. Co jest w sensie bardzo ciekawe. Mi to odpowiada absolutnie. Aczkolwiek jest to trochę przerażające. Myślę, że to nie będzie kwestia tylko tego, że Teruko ma taki charakter. Raczej stawiam na to, że to będzie zaczątek do jakiegoś plot twistu związanego. Min. Teruko, przepraszam, ja... Huh? Min, what are you doing? Co ty robisz? Przepraszam, tak mi przykro. I'm so sorry. I don't want to die. Nie chcę umierać, proszę. Please. I just wanted to. Chciałam cię tylko uratować. Min. Cut that out. Przestań, nie zniosę tego. Stop saying that. Chcę mówić, że nie chcesz umrzeć, albo chciałaś mnie uratować. Przestań z tym. You're going to die. Umrzesz. Popełniłaś morderstwo i umrzesz za nie. Nie dasz sympatii kogoś takiego jak ty. Puść mnie. Pomyślałam, że jeśli powiem Min tak okrutne słowa, to mnie puści. Myślałam, że będzie zgorzkniała i zła na osobę, za którą poświęciła życie. Marzyłam, że jej powiedziała, że mnie nienawidzi. Ale zamiast tego złapała mnie jeszcze mocniej. Trzymała się mnie tak, jakbym okazała jej wielką dobroć w sekundach poprzedzających jej śmierć. Min. Let go. Puść. Nie rozumiesz, Min? Nie mogę cię uratować. Umrzesz przeze mnie. Wow. Niestety, ale przypadłem. W tym momencie przypadłem, moi drodzy, i już nie ma dla mnie odwrotu. Ja od tego momentu oficjalnie dołączam do wagonika, który jedzie w kierunku tego, że Teruko Tawaki jest geniuszem, prowadzącym tą zabójczą grę, prowadzącym ten program telewizyjny, czy jak to nazwać, którym
ta rozmowa jest tak dwuznaczna, że nie potrafię na nią inaczej spojrzeć. Te słowa, które tutaj były wypowiadane, pozwól mi żyć, chciałam oddać za ciebie życie, to brzmi jakby uczestniczka programu telewizyjnego tłumaczyła się osobie, takiemu wielkiemu bratu, że ona nie chciała tego zrobić, ona to zrobiła, żeby ratować hosta, tylko nie mówią tego konkretnego słowa, ale to jest tak dwuznaczne, że nie wierzę, żeby to nie była albo wskazówka w tą stronę, albo zmyła w tą stronę. Nie wierzę, żeby tak było, a sam motyw, że morderczyni przytula, powiedzmy, osobę, którą chciało ratować, kogokolwiek, jest przerażająca na każdej płaszczyźnie. Wyobraźcie sobie dotyk osoby, która wiecie, że a. chciała wam teoretycznie pomóc, a potem chciała was udupić, b. za moment zginie, c. zabiła kogoś. Przerażające. Przerażające to jest, jeżeli chodzi o ludzką stronę tej sytuacji. I said, let go. Powiedziałam, puść mnie. Please. Proszę. Let go. Puść mnie, zanim ty co? Zanim znów się przywiążę. Nie mam wyboru, muszę zobaczyć, jak odchodzisz. Przez wzgląd na moje i twoje uczucia nie powinniśmy się troszczyć o siebie nawzajem. Ewentualnie, jakby Teruka była córką jakiegoś bogatego, nie wiem, biznesmena, który dla zabawy dla niej stworzył dla niej taką grę, gdzie ona jakby jest równo bohaterką. W sensie grę na żywo, no, nie chodzi o to, że to jest gra komputerowa, tylko że chodzi o to, że ona, tej grze, którą my oglądamy, ona jest taką jakby główną postacią, która, wokół której się dużo dzieje, niby ludzie mają ją zabijać, ale tak naprawdę ona jest jakby pojętą nietykalna. Wiem, że przeczy temu chociażby to, że została dźwignięta nożem, no ale z drugiej strony wstała, z drugiej strony cała rana nie oczekała. Nie uważacie, że to bardzo mocno idzie w tą stronę, że Teruko jest tutaj gida szychą, a tak naprawdę reszta to są pionasty, które są tutaj bosą i tyle? A to też z przywiązaniem przypomniał mi, jakby to traktowała Miner zabawkę. O, przywiązałem się do tej zabawki, szkoda, że musi zginąć, no bo takie zasady gry. W sumie puściła. To niesprawiedliwe. Mi nie musi zostać za to stracona, prawda? Musi. Egzekucja! Czy coś takiego naprawdę się wydarzy? No way! Kurwa, coś w tym stylu. Ha! To się nie dzieje naprawdę, co nie? Co z nią. Co się z nią teraz stanie? Och, Min. Tak mi przykro. W porządku, twój czas dobie końca. Zacząćmy to teraz. Ja. Mam przygotowaną specjalną karę dla superlicealnej uczennicy Min Jeon. Przepraszam, Teruko. Min, nigdy nie zdążyłam ci powiedzieć. Dajmy sobie wszystko, co mamy! To It's pora na karę! Rzucić psom na pożarcie... Na pożarcie wolne tłumaczenie idiom oznaczające odrzucenie kogoś tak jako bezwartościowego. Instrukcja testu, ojej. Odpowiedz w limicie czasu, pisz czytelnie i kwestionuj wyników. Jaki ruch ma przeciętny ludzki kręgosłup? 24? Opracuj rozwiązanie hipotezy Riemanna. Oj. Napisz coś tam. Rzucić psom na pożarcie. A, wild, daleki potomek psa, którym jestem. Świetny pomysł na zakończenie, nie sądzicie? Wow, to była super egzekucja. Naprawdę, w sensie nie chodzi o animację może, no bo animacja, wiadomo, to taka półklatkowa, prosta, ale bardzo, według mnie, graficzna i wystarczająca. Bardzo fajna egzekucja. W sensie, związana z talentem, po pierwsze. Po drugie, odpowiednio brutalna. Po trzecie... odpowiedniej długości, bardzo fajna, naprawdę super. Ta muzyczka, która teraz leci, jest super.
Co? Co do cholery? Nie zniosę tego dłużej, będę szukać. Wyciągnijcie mnie stąd, nie chcę już tu być. Ktoś, ktokolwiek, płakam, pomóżcie mi. To zbyt absurdalne na słowa. Jakie to straszne, dlaczego to się dzieje? Nina umarła w tak okrutny sposób. Min. Czy to nie świetna rozrywka? Rozrywka? To twój pomysł na rozrywkę? O nie. Jezu, to straszne. Słowo straszne nie potrafi nawet opisać tej sceny. To było okropne. Nawet po tym wszystkim, co nam zrobiła, nie mogę powstrzymać się od użalania się losem Min. Ja widziałem już wystarczająco dużo. Nie ma sensu żywić nadziei. Z pewnością wszyscy tutaj umrzemy. Kurwa! To twoja cholerna wina, Mono TV. To ty wpakowałeś nas w ten bałagan. Teraz ludzie umierają w wyniku twojego głupiego, powalonego, kompletnego, zasranego programu telewizyjnego. Teruko? To wszyscy jesteście tacy zaskoczeni. Też wybraliście ją jako mordercę, prawda? Wiedzieliście, że ona umrze, ale tak podjęliście decyzję. Teruko, to jest... To takie okrutne. Dokładnie to chciałem powiedzieć. To jest naprawdę okrutne. To są strasznie okrutne i bez... mało empatyczne słowa. Nie mówię, że powinna gruchać nad nimi, ale to jest ciekawe. Nie mówię tego absolutnie, żeby ją tutaj zgnoić. Jestem po prostu ciekawy, do czego to się dążyło, bo tak mało empatycznej postaci, szczególnie jako protagonisty, nie mieliśmy nawet w połowie. Myślę, że jakbyśmy zsumowali wszystkich protagonistów oryginalnej rompy i dali całe pokłady braku ich empatii, to myślę, że byśmy nie osiągnęli czegoś takiego, co jest tutaj. Niesamowite. Kurwa, nie czujesz współczucia? Nawet jeśli Min próbowała wrobić cię w to przestępstwo, nawet ona nie zasłużyła na taki los. Mylisz się. Zdecydowała się zabić i zapłaciła swoją cenę. To samo tyczy się Xandera. Co się z tobą dzieje? Nie masz prawa tak mówić. Ci dwaj byli twoimi przyjaciółmi, prawda? Przyjaciółmi? Nie rozśmieszaj mnie. Oszukali mnie, żebym im zaufała dla ich własnej korzyści. To moja wina, że się do kogoś zbliżyłam. Nasłuchałam się wystarczająco. Do widzenia. Teruko, proszę, wiem, że jesteś zła, ale proszę, uspokój się. Niesamowite, jaką charyzmę ma w sobie Teruko. Zauważcie, że oni byli zszokowani postawą, po czym oni teraz ją przepraszają i proszą, żeby się uspokoiła. Rozumiecie, jak ona bardzo rozdaje karty w tej relacji? Przynajmniej z Eden oraz Hu. Znaczy, nie wiem, czy z Hu, ale z Eden absolutnie. Niesamowita sprawa, że jej się tak udało. Jestem niezmiernie ciekawy, dokąd to zabrać jej postać. Naprawdę niezmiernie ciekawy, bo inna sprawa, wydaje mi się, że przez to, jak ona tutaj wybucha i przestała tą końcówkę, na pewno nie uświadczymy motywu tego, kto napisał te kartki. Ja w ogóle nie wiem, czy dobrze rozumiem te kartki, ale rozumiem, że ktoś te kartki dał Xanderowi i Xander na podstawie jakiejś kartki działał. Nie zostało to poruszone w procesie, więc podejrzewam, że albo zaraz się o tym dowiemy i ja tutaj gadam niepotrzebnie, albo jest to motyw, który twórca celowo jakby przemilczał, ponieważ wie, że co bardziej spostrzegawczy już o tym wiedzą, że jest jakaś kartka i ktoś tam coś jeszcze zrobił w tym procesie, a ci mniej spostrzegawczy po prostu nie zauważył i tyle. Spieprzaj. Skończyłam z wami wszystkimi. Mam dość udawania, że wszyscy tutaj jesteśmy przyjaciółmi. Każdy z was był absolutnie gotów wskazać mi na śmierć. To ja poprowadziłam ten proces we właściwym kierunku. Racja. Niestety. Uratowałam wam życia. Niech żaden z was na to nie zasługuje. Jeśli się do kogoś zbliżę, zostanę zdradzona. Nie mogę sobie tego zrobić. Nie chcę być znowu skrzywdzona. Zmiana protagonisty, Imo. Imo, szykuje się zmiana protagonisty. So I'm never going to trust anyone. Więc już nigdy nikomu nie zaufam. Never again. Nigdy więcej. Moim zdaniem zmiana protagonisty jak nic leci. Jest rozdział pierwszy, ocalali studenci 14. Ciąg dalszy nastąpi. Ulubiony przyduży sweter Min. Utrzymuje ją w komforcie podczas nauki i ostatnio trochę się pobrudziła. No troszkę tak, troszkę tak. Widać wewnętrzne plamy po krwi Xandera i widać plamę po uciętej ręce już podczas egzekucji.
Coś jeszcze? Mamy jakąś scenkę jeszcze tajemniczą? Nie mamy, moi drodzy, to jest koniec. Dobra, przejdźmy w takim wypadku do pierwszego bonusowego epizodu. Zobaczmy, czy są napisy po polsku. Nie ma. Także tutaj wracamy do tłumaczenia z mojej strony. Oczywiście daj łapeczkę w górę. Jest to bonusowy epizod numer 1, A History of Hope Speech. I ma 15 minut, jak widzicie. Trochę głos do góry. Zawiera spoilery do rozdziału pierwszego DRDT. Więc oczywiście, no, oglądamy to po całym pierwszym rozdziale. Ogólnie tylko jeszcze parę słów co do samego rozdziału. Jest parę zastrzeżeń. Widziałem, że w komentarzach też mieliście parę zastrzeżeń co do logiki działań min, co do tego, jak to z tym włącznikiem było. Ja osobiście, dla mnie największa luka w całym procesie to była rękawiczka, którą Xander zabrał Charlesowi. Nie mam pojęcia, jak to doszło i kompletnie jestem sobie w stanie to wyobrazić, jak Charles, który nie zemdlał, został pozbawiony rękawiczki, zakładając nawet, że miał ją w kieszeni, ale no nie było informacji, że on miał ją w kieszeni, było informacji, że on ma rękawiczki na rękach i jakimś cudem Xander mu jedną z rękawiczek zabrał, także Charles o tym nie wiedział, ale nie wgłębiam się. Powiem wam szczerze, że proces mi się na tyle podobał, jeżeli chodzi o ogół i te błędy logiczne albo coś, co twórca po prostu nie był w stanie to dobrze wytłumaczyć, były na tyle błahe, że jestem w stanie przymrużyć na to oko i po prostu powiedzieć, że i tak mi się bardzo podobało. Także naprawdę proces był mega spoko, trzymał w napięciu do samego końca. Przyznam szczerze, że mogłem postawić min jako zabójczynię, ale po prostu było tyle innych podejrzanych osób, że nie byłem w stanie. Jestem pozytywnie zaskoczony, że Jay, która była mocno hintowana w stronę zabójczyni, ostatecznie się nie okazała. Ta cała rozmowa o jej pilocie, którą ja odebrałem jako taki typowy, okej, to będzie użyte w procesie. Okazało się, że nie było użyte w procesie, co jest na duży plus, bo to, jak widzicie, ja się na to dałem złapać, więc to była taka oczywista pułapka. Co do Davida, dalej uważam, że to on Xanderem kierował, za czym będziemy go bardzo obserwować w rozdziale drugim. No i co do Wita, no to Wit bardzo pozytywnie zaskoczył i myślę, że to będzie bardzo fajna postać, ale zobaczymy jeszcze, w jakim kierunku będzie szła. Na razie zaskakuje pozytywnie. Charles, niesamowicie mi się podobało to, że nie było go w tym rozdziale prawie w ogóle w procesie. Był wystraszony, był zszokowany, co bardzo pasuje do sytuacji, którą nam opisał, do choroby, na którą cierpi. Właściwie do przypadłości bardziej niż choroby. Także to jest fajnie, że konsekwencja działań została zachowana. Jestem ciekaw, jak to będzie w rozdziale drugim i dalszych, czy zostanie to wykorzystane, bo naprawdę jest dużo fajnych furtek, które się otwierają przy takim motywie, czy totalnie olane i tam jakoś zapomniane w jakiś tam inny sposób. Ciężko powiedzieć. Na razie oglądajmy to. Oczywiście więcej powiem też w rankingu o postaciach poszczególnych. Hej. Hej, jakie ładne. Are you seriously zoning out? Ej, serio odlatujesz? Come on, pay attention. Dalej, zwróć uwagę. Słuchaj mnie. Oczy na mnie. Spójrz na mnie. Boże. To ty mnie poprosiłaś o pomoc przy nauce do testu. O, przepraszam. Po prostu zamyśliłam się, patrząc w niebo. Słuchaj, jest naprawdę śliczne. Przestań marnować mój czas. Nie jestem tutaj, żeby oglądać się chmury przez cały dzień. Przepraszam. Już będę zwracał uwagę. Skoro nie bierzesz tego na poważnie, może przepytam cię. Przepytasz? Teraz? Ale ja nie jestem gotowa. W porządku. Po prostu od razu też powiem, bo będzie na pewno to problem wielki. Słuchajcie, ja wchodzę w słowo dialogom tylko i wyłącznie dlatego, że gdybym to nie robił, to odcinki byłyby dłuższe i tak dużo osób narzeka. Ja to po prostu odnoszę się, bo pojawiają się takie nawet pod starymi seriami. Bobruć, weź zamknij twarz, jak to się mówi. Przecież możemy posłuchać dialogu i dopiero sobie potem przetłumaczysz. Słuchajcie, możemy, ale wiecie, ile to zajmie czasu? I to nie chodzi o to, że ja się gdzieś śpieszę, to chodzi o to, że ludzie rezygnują z oglądania serii, bo jedna seria, którą normalna osoba przychodzi w jeden odcinek, u mnie jest rozliczona na cztery. Rozumiecie, o co chodzi? Także no wybaczcie, jeżeli chcecie, to sobie zawsze możecie odpalić w tle głośniej na przykład odcinek ten sam, z tym samym timingiem, po prostu puszczać go, albo obejrzeć sobie go, żeby posłuchać, jak Artur głosowy pracuje, a ja ze mną obejrzeć taką wersję przetłumaczoną. No nie ma innego tutaj sposobu za bardzo. Sama próba przypomnienia sobie informacji pomoże ci zapamiętać lepiej temat. Daj się wszystko, ok? Wtedy będę mogła ci pomóc z tematami, na którymi musisz popracować. Poza tym, temat testowy, znaczy temat testu, to jest historia Hope Speak Academy. Nie możesz być całkowitą ignorantką. Uuu.
Ale jesteś ułożona i sprytna, i mądra. Chciałabym być taka jak ty. Pytanie pierwsze. Jak Hope's Peak pojawiło się w Stanach Zjednoczonych? Niesamowicie fajny pomysł. Przedstawienie lore tego, jak z Japonii Hope's Peak trafiło do Ameryki. I jak... Super, mega fanem jestem. Cóż, Hej, otóż podręcznik. Nie oszukuj. Po prostu pomyśl, okej? Nie śpiesz się. Myślę... Oryginalny Hope's Peak zawsze miało taki... taki, powiedzmy, klimat międzynarodowy, racja. Brali przecież studentów z uczniów z zagranicy co jakiś czas. Ludzie z poza Japonii wiedzieli, co to jest. Ale to nie było jakieś super duże międzynarodowo, aż do tragedii. Zgadza się. Mów dalej. Co z tragedią? Było kiepsko. Umarło dużo ludzi. I wszystko super się pomieszało, czy coś takiego. Robi się zimniej. Chyba chodzi o to, że odbiera od tematu. Było dużo niedźwiadków z jakiegoś powodu. Ty możesz powiedzieć, jak to jest związane z Hope's Peak Academy? O, racja, Hope's Peak! Całkowicie zapomniałam. Wiązanie do Monkumy chyba, co? Naprawdę zapomniałaś, czego się... Czy ty naprawdę tak szybko zapominasz tego, o czym się uczysz? Aha, okej. Spójrzmy. Kiedy to się skończyło, Japonia odbudowała Hope's Peak Academy. Ultimate, wtedy nazywane Super High School Level uczniami, czyli super duper licealnymi uczniami, którzy ukończyli nową szkołę, pomogli odbudować świat do takiego stanu, jaki był przed tragedią. Przedtem, jak tragedia się wydarzyła. As everyone had hoped, jak każdy miał nadzieję, świat zmienił się tak niewiele, że można było w ogóle zapomnieć, że tragedia się wydarzyła. Dobrze, mów dalej. O, mówię dobrze? Ci absolwenci Hope's Peak odbudowali zniszczone miasta, odbudowali społeczeństwo, i zasiali ziarno nadziei, poczucie nadziei, z powrotem do świata. Przez to cały świat podziwiał ich. Ci młodzi ludzie, którzy byli najlepsi w swoich talentach, byli zbawcami dla wszystkich. Więc Stany Zjednoczone pomyśleli, że Hope's Peak Academy było super, super, super fajne i zbudowali własną. Dzięki temu też mogli mieć Ultimate'ów. I nie jest taka sama jak w Japonii, ale jej rdzeń jest taki sam. To jest akademia, która zajmuje się młodymi ludźmi, którzy są najlepsi w swoich dziedzinach. Chociaż chyba na tym kończą się podobieństwa. Amerykańska wersja przyjmuje uczniów w wieku college'owym, czyli takich studentów, powiedzmy bardziej. Są dwie, chyba że dwie akademie są. Jest też wiele innych takich zawirowań, które są po prostu inne i... I... To tyle. Ale pamiętam. Serio. Tak. Serio. Tak. Nie pouczyłaś się wystarczająco. Ale test jest już teraz. Nie będę miała czasu. Nie uda mi się. Zrelaksuj się, okej? Okay? Pamiętasz powiedzenie, które mówi, że ucz się mądrze, a nie ciężej? Mądrzej, a nie ciężej? Pracuj sprytniej, a nie ciężej. Hatar coś się jakoś mówi. Wiecie, o które chodzi na pewno. Jak pan by uczyć się sprytniej? Po pierwsze, musisz pamiętać lata. Osoby piszące testy uwielbiają pytać o daty. Jest to częste pytanie, które łapie studentów, którzy się nie uczyli. Pamiętaj, że jesteśmy East Class 27, więc to oznacza, że Hope's Peak. Ile ma lat? 27, prawda? Zgadza się. To znaczy, że Hope's Peak zostało założone w tym kraju w 2000...
And if you encounter a question that asks you to write an essay, just talk about it. Zapyta cię o napisanie eseju, napisz jak prestiżową i niesamowitą... jak prestiżowe i niesamowite jest byciem Ultimatem, najlepszej akademii na świecie. Trzeba się podlizać, prawda? Wejdź po prostu trochę w tyłek, jeżeli wiesz, co mam na myśli. Z chęcią to połknął, przełknął. O, jesteś taka... Z łbem na karku? Cóż. A ty jesteś tak... Cóż. Tak już jest. Taka super. Super? Największa fanka. Ona rozejrzała się zdezorientowana. Kogo ona szukała? Oczywiście, że gadam do niej. Tak, ty jesteś taka super. Wiesz, dokładnie, jak zajmować się, jak przechodzić testy w najbardziej wydajny sposób. Czy to nie jest super? Naprawdę jesteś super niesamowitą ultimate uczennicą. Tak. Przynajmniej w tym jestem dobra. Chyba. Nic sposób byciem uczennicą. Oho. Ona brzmiała na taką zasmuconą, pomimo to, że ją pochwaliłam. Znaczy jak, materiał... Na którym powinna się skupić, to... Czy coś cię męczy? Nie mogę zignorować tego, co usłyszałam, kiedy przemówiłaś. Tego tonu głosu. Min. Możesz mi powiedzieć. Przepraszam. Nie chciałam cię obrazić, ale... Ale czuję, że marnuję z tobą czas. Przepraszam. Nie powinnam była ci prosić o pomoc. Nie, choć po prostu, że obie marnujemy czas. Spójrz na naszych kolegów z klasy. Co teraz robią? Też są ultimatami. Oni będą robić rzeczy związane ze swoimi karierami. Jak nie pracować? Kiedy ukończą, będą bardziej gotowi, żeby przyjąć pracę w swoich zawodach. A co my robimy? Przygotujemy ciebie do jakiegoś głupiego licealnego testu historycznego, którego nikt z nas nie pamiętał w przeciągu miesiąca. Problem każdej edukacji, tak naprawdę. Czy to naprawdę kogoś obchodzi, kiedy została założona akademia? Jak ta informacja pomoże nam w przyszłości? Min. Przepraszam. Byłam niepewna przez te dni tego, co robię ze swoim życiem. W tym kraju bycie ultimatem oznacza więcej niż chodzenie do Hope Speak. To jest znak prestiżu, który zachowujesz po ukończeniu. Znak, który będzie najlepszy w twojej profesji. I nikt lepszy o nie zdobędzie jakby przez... No, że najlepszy jaki świat widział, jednym słowem, czyli że taki nie do pokonania. Będzie największy prestiż, jaki można sobie wyobrazić. Ale ja nie mam kariery. Nie mogę przestać porównywać się z innymi kolegami z klasy, którzy mają prawdziwe ultimate talenty. I zastanawiam się, co zrobię ze swoim życiem, kiedy ukończę szkołę. Poczekaj, prawdziwe talenty? Jesteś ultimate uczennicą. Nie jesteś jakąś ultimate szczęściarą, która wygrała loterię. Ej. Ultimate uczennica to absolutnie prawdziwy talent. Nie, nie jest. Widzisz, nie znasz się za bardzo na Hope Speed i pewnie nie wiesz, jak dostałam mój talent, prawda? Jest różnica między mną a każdym innym ultimatem, ha? Powiedz mi, co sprawia, że jesteś ultimatem? Jak są one wybierane przez Hope Speak? Jakaś tam gałąź, w sensie gałąź, że oddział Akademii do Szukania Talentów sprawdza tych bardziej wykwintnych licealistów, którzy mają potencjał w swoim talencie, racja? Zgadza się. No to nie jestem prawdziwym ultimatem. Nie zostałem znaleziony przez akademię. Jak to? Nie rozumiem. Więc jak tu jesteś? Jak myślisz, co robi uczeń, żeby dostać się do szkoły? Przyjąłem test i zdałam. O! Nowy sposób. 13 lat temu Hope Speak Academy ogłosiła Ultimate Test dla Eminent... dla przyszłych uczniów. A dla kogoś, kto ma gdzieś Hope Speak,
co bez obrazy. Nie dałby sobie rady w takim konkursie przez ciepskie oceny. To możliwe, że nie słyszałaś o tym. Wtedy akademia zadeklarowała, że 12 lat temu, kiedy miałam 17, kiedy miałabym 17, każdy. Każdy, kto wtedy spełnił warunki w liceum, mógł podejść do tego testu. To był pojedynczy test, który zajął się różnymi tematami. W sensie nie wiem, czy w ogóle zrozumiałem, ale to ile mi właściwie ma lat? Jestem ciekaw. Ona mówi, że 12 lat temu, kiedy miała 17, to znaczy, że ma teraz 29? Nie, na pewno nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu... Jakoś dziwnie zostało ułożone zdanie. Albo ja je dziwnie zrozumiałem inaczej. To był taki jeden złożony test, który pokrywał różne tematy i miał być robiony w tym samym momencie w wielu krajach przez pasujących licealistów i była tylko jedna szansa, żeby do niego podejść. Fajnie to brzmi, rzeczywiście elitarnie. Każdy, kto zdobył największy wynik na teście, zostałby nagrodzony talentem Ultimate Ucznia i trafiłby w ten sposób do akademii. No to super, że trafiłaś, to jest się czym chwalić moim zdaniem. Nie pamiętam, ponieważ byłam bardzo młoda, ale moja rodzina była dosyć biedna. Na tyle biedna, że Ultimate turniej był niczym więcej niż taką małą ważną rzeczą dla moich rodziców. Ale pewnego dnia zostaliśmy odwiedzeni przez właściciela wielkiej firmy XF Tour Tech. Powiedział moim rodzicom, że zasponsoruje mnie i zapłaci za wszystkie wydatki. O, proszę. Ciekawe czemu. Po prostu poprosił, że za 12 lat zdam test akademicki i stanę się Ultimate uczennicą. Czyli teraz mam 19 lat pewnie. I tak się stało. Czy tam ile tam było? Nie pamiętam, jaka już była liczba podana. Za bardzo skupiłem się na tym, że ona może być starsza. I to jest historia tego, jak dostałem swój Ultimate Talent. W ogóle teraz zdałem sobie sprawę, że te napisy są niepotrzebne. Ale jakoś tamte YouTube'owe mi się trochę lepiej czyta chyba. Aż nie wiem. Co? Może nie radzisz sobie w szkole, ale jesteś dosyć ostra. W sensie ostra, bystra. Patrząc na wygląd twojej twarzy, zacząłeś już podejrzewać, że coś jest nie tak z tą historią, prawda? Czułam, jak coś nabudowuje się w moim gardle. Już ułożyłem kawałki układanki, tego co mi próbowała implikować przez cały ten czas. To... Min wiedziała, że zapytam. Widziałam taki wyraz oczekiwania w jej oczach. Jeżeli zapytam ją o tą część jej historii, może dostanę odpowiedź, której nie chcę usłyszeć. Dlatego właśnie musiałam zapytać. No tak, Min. Dlaczego Hopespeak ogłosiło ten turniej 12 lat temu, zanim miał miejsce, kiedy wszyscy byli jeszcze dziećmi? Bo chcieli, żeby ten konkurs wisiał w głowach dzieci przez 12 lat, od dzieciństwa aż do liceum. Wow. Chcieli znaleźć tych, którzy mają obsesję na tyle, żeby spędzić całe życie przygotowując się do jednego testu z dzieciństwa. Nie wiem, dlaczego ten człowiek zasponsorował losowe dziecko i dlaczego to byłam ja ze wszystkich ludzi. Nigdy nie miałem czasu, żeby dowiedzieć się odpowiedzi na to pytanie. Porażka nie była czymś, co rozważałam, ponieważ jeżeli bym zawiodła, to nie byłoby przyszłości dla mnie ani mojej rodziny. Zdecydowałam, że całe moje życie będę Ultimate uczennicą i żyłam odpowiednio do tego swoje życie. Dlatego Akademia wybrała mnie. To trochę Hajime, nie? Też poświęcona całkowicie Akademii Nadziei. Jeżeli mam powiedzieć prawdę, wątpię, żebym zdobyła najwyższy wynik w tym teście. Jestem pewna, że poszło mi dobrze, ale wątpię, że była najlepsza w całym kraju, jeżeli chodzi o wynik. Zostałem wybrany jako Ultimate Ucznica nie przez moje występy, ani moją inteligencję, ale przez to, że byłam idealnym Ultimate Uczniem. No to trzeba chcieć więcej. Co masz na myśli? Przez ten konkurs, ponieważ chciałam wygrać,
I'd let my entire life revolve around that one test. Sprawiło, że całe moje życie kręciło się wokół jednego testu. Fajnie bardzo. Fajna historia, w sensie nie fajnie dla nich oczywiście. Kurczę, całe życie do jednego testu się uczyć. Brzmi jak jakaś matura. Ale fajnie ogólnie wymyślone. Pasuje do jej postaci. Wysokie, duże osiągnięcia, uczenie się, egzaminy, bycie najlepszym w klasie. Wyciąłem wszystko inne z mojego życia i skupiłem się na jednym celu. I to właśnie chcieli zobaczyć. Ultimate Concours dla uczniów, którzy są bardzo specyficzną widownią. Te dzieci, które nie miały talentów, które były uważane, że spędzają całe życie przygotowując się do jednego testu, żeby w ogóle mieć szansę stać się Ultimatem. Może ktoś taki jak ty nigdy nie troszczył się o Hope's Peak Academy i nie zrozumiałby tego. Ale to jest marzenie każdego, żeby stać się Ultimatem. Być Ultimatem oznacza wiedzenie, że jesteś bardziej uzdolniony niż ktokolwiek inny i wiedzenie, że cały kraj ufa, że zbudujesz ich przyszłość. No duża odpowiedzialność na pewno. Na końcu, to co Akademia chciała, to nie wybranie najbardziej inteligentnej uczennicy, ani najlepszej, ale żeby przeprowadzić eksperyment, żeby ktoś zmusił się, żeby stać się ich pomysłem, Ultimata, dla dobra Akademii i żeby mu się udało. Rozumiem. Tak, dostałeś talent. Wstydzę się, że dopiero teraz się dowiedziałam o czymś tak ważnym. Przepraszam. Dlatego mój talent jest bezużyteczny. On istnieje tylko przez to, że Hope's Peak tego chce. Jeżeli Hope's Peak nigdy nie istniało, to wszyscy moi koledzy z klasy wciąż mieliby swoje talenty. Powinni być atletami i muzykami oraz doktorami. Ale dla mnie, jeżeli Hope's Peak nigdy nie istniało, nigdy nie wzięłabym tego testu, to byłabym kolejną osobą bez talentu. Nie, nie zgadzam się. A? Jesteś nikim. Jeżeli uda się udowodnić, że nie jesteś Ultimatem i że oboje nie jesteśmy uczniami Hope's Peak Academy, to wciąż dla mnie kimś będziesz. To ta uczennica powiedziała do Min. I w sumie ją lubi, widać się to bardzo. Mówisz tak, żebym się poczuła lepiej. Ultimaci nie są dla nie są wszystkim. Ja jestem tylko przyjaciółką z tobą, ponieważ tak samo jak ja nie jestem przyjaciółką z tobą tylko przez twój talent. Jest tutaj znacznie więcej. Nie jesteśmy zbiorem chodzących osiągnięć i rzeczy, z których trzeba być dumnym, ale te małe rzeczy sprawiają, że jesteśmy ludźmi. Wszystkie te małe cechy dotyczące ciebie, na których nie zauważałaś albo nie uważałeś, że są dla nikogo specjalne, to właśnie one sprawiają, że jesteś niesamowita. Miłe słowa. Jesteś osobą, która nosi swetry z wielkimi rękawami, ponieważ czujesz się w nich tak bardziej cozy, bardziej wygodnie. Lubisz zbierać owady. Nie obchodzi cię, czy inne dziewczyny uważają to za ohydne. Jesteś kimś, kto kupuje ryby. Przepraszam, pastries. Dania w kształcie ryb. I zachowuje te z czekoladu dla mnie, ponieważ wiesz, że są moimi ulubionymi. Dla mnie kimś jesteś, Min. Co jeżeli myślisz, że zmarnowałeś życie przez to, że jesteś Ultimatem? Masz tylko 18 lat. Jeszcze tyle przed tobą. Ej, bardzo ładnie jej powiedziała ta nieznajoma uczennica. Nie zmarnowałaś niczego. Jestem dumna przez to, co zrobiłaś. Nawet jeżeli nie zrobiłaś. Ja... chciałam powiedzieć coś zawstydzającego. Ale ty nigdy się ze mnie nie śmiejesz, więc obawiam się, że powiem coś, co będzie zawstydzające przed tobą. Ja mam pojęcie, co chcę zrobić, kiedy skończę szkołę. Chcę chyba pomagać jakoś ludziom. Też samo, jak ty pomagasz mi. O, fajnie. Gdybym była w stanie sprawić, żeby inni poczuli się tak, jak ty sprawiasz, że ja się czuję, to może będę sobą zadowolona i zapomnę o moim talencie.
Maybe I'll become a teacher. Może stanę się nauczycielką. Nie jestem najlepsza w nauczeniu. Nie będę nigdy tak dobra jak on, ale chcę spróbować. Cieszę się, Min. Uśmiechnęłam się. Cieszę się, że mogłem dotrzeć do ciebie, Min. Pewnego dnia zdecydowanie pomożesz komuś innemu, tak jak pomogłaś mi. Mi czy Min? Okay, that's enough break. Okay, wystarczy przerwy. Wracamy do nauki. A, tak szybko? You know what else is soon? Wiesz co, jeszcze jest niedługo? Test, w środę. Jest następne pytanie. Czekaj. Nazwij wszystkie 13 związanych uniwersytetów. Podaj stan, w którym się znajdują. Czekaj, nie jestem gotowa. Okej, taka mała, fajna historia dodatkowa. Tutaj już nic więcej nie robimy. Słuchajcie, bardzo spoko. W sensie rzuciła trochę światła, na pewno pokazała trochę tą bardziej ludzką stronę Min, która też była widoczna w grze, ale tutaj mogliśmy się skupić tylko na niej. Więc to jest super. Jestem ciekaw, czy z Zanderem, o ile jest Alecha drugi bonusowy odcinek jest właśnie z Zanderem, czy ono rzuci trochę światła na jego postać. Chociaż jego też mam wrażenie, że całkiem nieźle poznaliśmy. No ale zobaczymy. Na ten moment bardzo dziękuję wam za uwagę. Zachęcam gorąco do aktywności w każdej formie, żeby kanał się rozwijał. Zapraszam do opisu, gdzie macie wszystkie moje linki społecznościowe. No i oczywiście ja polecam wam mojego Twitcha. Od poniedziałku do piątku streamy 5 razy w tygodniu od 17 na żywo streamuję. Jeżeli nie macie czasu wpadać aktywnie, oczywiście tak może być, a robicie coś przy kompie, odpalcie to streamcraft tle. Mało was to kosztuje, to tylko jedna dodatkowa zakładka w przeglądarce, a dla mnie to jest bardzo fajna pomoc. A kto wie, może akurat wpadniecie, posłuchacie, może sobie odpalicie mnie w tło jako taki podcast. Nie wiadomo. Tak się zachęcam, a w tym momencie będę się z wami żegnał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, także hej, papa.